jesteś dzisiaj wystrojona. I te twoje rzęsy niedawno zrobione, takie wielkie. Ja cię. Nie trafiłem zbyt dobrze. Kokos niestety nie zdążył się jeszcze schłodzić dzisiaj. Jeśli chodzi o Phuket Pattaya, o Jezus Maria, co najmniej o połowę taniej. Razy gotowe, piękne, fajne, bardzo ładne, takie bardzo błyszczące, z brokatem. Miły się pobłyskiwać na złoto, ale różowe też jest sobie spoko. Co o tym, mama, powiesz? Jeszcze musisz tam teraz... Jezu, to za mało, żeście wzięły tej ziemi, ale żeście poszły po ziemi i wzięły pół ziemi. Panienko, widać, że jemiesz, co ugotowałaś. Moja Laura ma kokardę. Ale ją ładnie przystroiłaś. Moje śliczne pazurki, co wczoraj były robione. O, jeszcze pazurki. No, co, będziesz jeszcze coś robić? Nie wiem, może taką na łapkę. O, na łapkę taki, no. Może i dać taki na łapkę. Zmieści się, idealne. Dajcie znać w komentarzach, o której wy zaczynacie swoją kolację, bo my zaczynamy o 16. No już czekamy na pierwsze dania. Mieliśmy dwa warszcze, dwie paczki pierogów. Paczki. Porcje, nie paczki. Porcje. I ty zamówiłaś sobie tego bifa. Ale. Pachnie polską. Pachnie polską. Prawie jak Polska. No w ogóle, że udało się znaleźć taką restaurację, gdzie serwują pierożki, gdzie serwują taki czerwony barszczyk, śmietana, no kurde. Właśnie taki wielki ziemniak. Ziemniak czy burak? Ziemniak. Chyba ziemniak, no. Buraki są posiadkowane takie. O, Emusia dzisiaj robi sobie dwa warkoczyki. Pani tutaj robi ładnie. Będą dwa kolory. Emi, pokaż te warkoczyki, co masz zrobione. Ale masz warkoczyki. Czekaj, tak się świecą. Takie super kolory, dwa tutaj niebieski z fioletowym. Moje dwa ulubione. Czy pasuje do tego królika tu? Zadowolona jesteś z nich? Tak. Tak? No to elegancko. Witajcie ze starej dzielnicy miasta Patong. Jest ciężko oczywiście przejść. Standardowo duży ruch, wąskie drogi. Często brak chodników, choć tutaj jest. Właśnie znajduje się na jednym z większych skrzyżowań. Teraz jest godzina 10:30 rano, więc standardowo jest po prostu tutaj spokojnie, ale wieczorami na tym skrzyżowaniu dzieje się naprawdę dużo. Skręciłem w prawo, zobaczymy, co tutaj z rana dzisiaj ciekawego mają. Standardowo chickeny. Tutaj właśnie ta stara dzielnica Patong jest to miejsce, w którym naprawdę dużo się dzieje. Jest tutaj mnóstwo knajpek, restauracji, street foodu, wszystkiego zresztą. Ceny są zazwyczaj dużo niższe niż przy plaży i w centrum. Na tej ulicy można częściej spotkać na przykład jakiegoś mechanika, czy stację benzynową, która wygląda w ten sposób. Czyli jest tutaj więcej przydatnych rzeczy dla takiego turysty, który przyjechał tutaj zdecydowanie na dłuższy okres czasu. Ma skuter, ma samochód być może, na przykład tu jest dużo pralni, dużo takich po prostu, mówię jeszcze raz, rzeczy, które są pomocne w normalnym życiu. A turysta, który przyjechał na tydzień czy dwa, no to raczej spędza czas właśnie tam przy samej plaży. Chodzę dzisiaj w czapce, mimo że jest dość wczesna pora, bo pogoda zrobiła się dużo lepsza niż przez ostatni czas, więc przez te pierwsze dwa tygodnie pogoda była taka średnia, ale już od kilku dni jest naprawdę o niebo lepiej. Udałem się na tą ulicę nie bez powodu. Szukam lepszych cen wynajmu skutera, bo potrzebujemy wynająć na 2 miesiące, więc jeśli da się na tym sporo zaoszczędzić, no to czemu nie skorzystać? Zatrzymałem się w pierwszym miejscu, gdzie są kokosy, bo strasznie chce mi się pić. 40 batów, zaraz zobaczymy, czy dobre i czy zimne. Choć gdzieś tam pani grzebie, to może będą zimne. Tutaj jakieś taka okolica dziwna, coś tu jakieś remonty. Chyba coś tu rozburzyli i wywożą. Stąd jakąś ziemię i gruz. Pani tam trzaska w kokosach, już otwiera. Zaraz będziemy pić. Nie trafiłem zbyt dobrze. Kokos niestety nie zdążył się jeszcze schłodzić dzisiaj. I na dodatek nie jest za bardzo słodki, no i nie smakuje to dobrze. Café Lavazza, espresso bar. No jest tutaj z rana troszkę ludzi. No fajne takie przyjemne miejsce. O kurde, pan tutaj coś kręci i hałasuje. No właśnie kolejne, o for rent. Ale nie ma PCX-a, tylko klik, a klik jest trochę za mały. Tutaj za mną też jest taka fajna, dosyć klimatyczna kawiarenka, gdzie jest sporo ludzi. No ale tutaj też pewnie jest dlatego dużo ludzi, że serwują śniadania i pewnie dużo osób przyszło na śniadanie, no bo taka pora, sam raz na śniadanie. Dostałem teraz przysłowiowego liścia w twarz. Przyszedłem do jednej z wypożyczalni zapytać się, ile chcą za skuter Honda PCX, taką, którą jeździliśmy w Pattaya za 4000 batów. Tutaj chcieli przy plaży 7, no właśnie nie tutaj, tylko przy plaży chcieli 7, a tutaj chciała babka 9000 batów. 9000 batów za miesiąc za skuter. Szok,
prostu miało być taniej, a nie jeszcze drożej niż przy plaży. Chodzę, szukam i na razie nic bym nie mógł wam zarekomendować, jeśli chodzi o wynajem skuterów na tej ulicy. Phuket jest ogólnie cholernie drogim miejscem do mieszkania na dłuższy okres czasu. Jeśli chodzi o Phuket, Pattaya, o Jezus Maria, co daje mnie o połowę taniej. Dobrze, że ceny jedzenia nie są minimum dwa razy droższe niż w Pattayi, tylko da się też tutaj zjeść dobrze i tanio. Także chociaż tyle dobrze, ale jeśli chce się wynająć mieszkanie, skuter, samochód czy coś, to takie już usługi kosztują dużo, dużo więcej. Tak wyglądają pralnie w Tajlandii. Dużo z takich miejsc właśnie jak to, gdzie jest dużo pralek, są suszarki, takie automaty naprawdę dobrej jakości. Dobrze piorą, szybko suszą i są tanie, bo kosztuje takie pranie około 6-7 zł, suszenie też, więc za 15 zł da się wyprać, wysuszyć. Na jedno trzeba godzinkę, na drugie trzeba godzinkę, co prawda. Ale ogólnie jeśli się nie ma pralki, to jest to mocno przydatna sprawa, no i na szczęście niedroga. Nam się udało, że pralkę mamy, ale 2 lata temu, jak spędziliśmy sporo czasu w hotelach, a nie w takich normalnych mieszkaniach, kondominiach, no to tam pralek w hotelu nie było i wtedy często korzystaliśmy właśnie z takich pralni. No tyle, no. Można jechać do takiej pralni, wrzucić pranie, włączyć i sobie jechać gdzieś na miasto, odczekać 45-50 minut do godziny, aż się wyprało, wracasz, wtedy przekładasz do suszarki i znowu jedziesz na miasto, czy tam idziesz sobie coś zjeść, czy coś, gdzieś jak jest w pobliżu jakaś restauracja. Znowu sobie czekasz, wracasz, ej, masz wyprane. Dobra, widzę jakąś kolejną wypożyczalnię skuterów. Idę zobaczyć, jakie ceny. W sumie nawet nie dowiedziałem się za bardzo o cenę na miesiąc, bo pan i tak nie ma na miesiąc, bo mówi, że za kilka dni przyjeżdża klient, który już właśnie wynajął na miesiąc, ma zarezerwowane, zapłacone. Więc nie jest w stanie wynająć na miesiąc i w sumie nawet nie powiedział ceny, ale ktoś tam inny powiedział, że za dzień 400 batów. Jezus Maria, co za ceny. No i mamy kolejną pralnię na tej samej ulicy. Tu jeszcze są chyba ze dwie takie pralnie. Tych pralni też korzystają Tajowie, także to nie jest tylko w sumie dla turystów, bo Tajowie, jak szkoda im kasy na kupno pralki, to po prostu przyjeżdżają i też z tych pralni korzystają. Także to nie jest tylko dla turystów. Wyszedłem już troszkę poza miasto. No i tutaj spod tego drzewa bananowego muszę wam powiedzieć, że no nie udało się znowu nic wynająć, żadnego skuterka i tak jeszcze nie potrzebujemy, więc mamy czas, więc pewnie coś jeszcze znajdziemy, ale dzisiaj znowu nic się nie udało załatwić, a to, że tutaj jest taniej wynajem skuterów niż przy plaży, cofam to, odszczekuję, na tą chwilę wcale tak już nie uważam, sam tego doświadczyłem, sam sprawdziłem na własnej skórze, więc mogę się wypowiedzieć, być może są gdzieś jakieś jeszcze wypożyczalnie, których nie zauważyłem. W każdym razie to, co stało przy ulicy na dzień dzisiejszy, okazało się nawet jeszcze droższe ceny niż przy plaży. Im dalej w las, tym gorsze ceny. Kolejna wypożyczalnia skuterów. 10 tysięcy batów za PCX. Najdroższa cena, jaką słyszałem na Phuket. Wczoraj dostaliśmy taką rekomendację, że na Malin Plaza, Malin Plaza są najlepsze ryby. Smażone ryby tutaj są najlepsze. No, okaże się. Nie wiem, sam nie mogę jeszcze tego potwierdzić, bo akurat jadłem stąd wiele rzeczy, ale akurat ryb stąd nie jadłem, z tego bazarku tutaj, z tego marketiku, więc musimy się tutaj wybrać w końcu na jakąś rybkę i przekonać się na własnej skórze, czy jest dobra, czy nie. I wtedy mogę wyrazić swoją opinię na ten temat. Na razie tylko mam taką rekomendację, żeby wpaść tutaj na ryby, ale sam jeszcze tego miejsca nie polecam. A wiecie, że taka Honda PCX nowa kosztuje około 100 tysięcy batów? Przynajmniej tyle kosztowała w Pattayi, gdzie tutaj za wynajem trzeba było zapłacić 10 tysięcy batów. To jeśli ktoś przyjeżdża tutaj na rok, to lepiej kupić sobie nową niż płacić i później nic z tego nie mieć. Zawsze później można odsprzedać. Ale właśnie jestem ciekaw, czy tutaj też są takie ceny za nowe skutery. Bardzo jestem ciekaw i koniecznie będę musiał tutaj przyjść później, bo póki co widzę, że jest zamknięte, nie wiem dlaczego. A wiecie czemu może po lewej stronie, na stronie południowej jest bardziej brudne niż tam na północy po prawej stronie? No właśnie dlatego, że jest na przykład taka rzeka, która sobie płynie przez miasto i ona wpada do tego morza, a ta rzeka jest naprawdę brudna. Na żywo jest tutaj mega piękny widok, jest taka restauracyjka, która jest otwarta, ale ma tylko takie lekkie, taki płotek i poza tym płotkiem widać piękne góry i dodatkowo bardzo dużo palm i naprawdę siedząc tam, patrząc w te góry i te palmy, to jest piękny widok i musi być tam naprawdę mega klimacik. Takie miejsca w Tajlandii są najpiękniejsze, gdzie jest hotel albo jakiś dom, później jest dość spory ogród i dużo palm. To są takie jedne z ładniejszych widoków właśnie tutaj Azji i Tajlandii. To miejsce jest właśnie takim kolejnym miejscem, gdzie jest właśnie bardzo ładnie. Długi podjazd, dużo palm, góry. No wygląda tutaj naprawdę mega egzotycznie i no, mega miejsce w ogóle.
osłonięte wysokim płotem. Tutaj takie brama, tutaj szlabany przed wjazdem. No, naprawdę, mega fajne miejsce. Ladies and gentlemen, welcome in Phuket. Zapraszamy na wielkie walki, a tymczasem jestem już przy morzu. Słuchajcie, wchodzę teraz w taką ukrytą ścieżkę, bo idę do ukrytej restauracji. Tutaj, tędy się idzie. O Jezus, jakie są piękne widoki. Ale piękne morze dzisiaj. Piękne kolory. Dużo słońca, bardzo ciepło. A ja idę. Tutaj patrzcie się, między palmami. W ogóle muszę się schylić. O, tutaj idę. Tutaj jest dosyć duży bałagan. A ja idę tu znowu po schodach. Jeszcze kawałek i za chwilę odkryje się jedna z lepszych restauracji, która ma niesamowity widok. Właśnie taki.